Cześć, tu Wojtek z Polska Zwiedza.pl. Dzisiaj będę zwiedzał nieczynną już kopalnię uranu. Taki mamy widok po obudzeniu. Szumi potok. Za nami nieczynna kopalnia uranu. Więc tutaj zaraz będziemy się wszystko zbierać, robić śniadanie. Ale jak się położymy, to właśnie mamy taki widok. Czadow. Kopalnia jest tutaj, tu trzeba wejść, żeby kupić bilety, a spaliśmy w tym oto miejscu. Noc była niesamowita ze względu na to, że tu nie ma żadnego oświetlenia, żadnej lampy, żadnych budynków dookoła, które by emitowały jakieś światło, więc powiem wam, niebo było przecudowne. Naprawdę widok nieba rozgwiażdżonego, takiego czystego, wczoraj nie było ani jednej chmury, była idealna pogoda na to, więc sobie siedliśmy. Już po kolacji też pogasiliśmy wszystko i się patrzyliśmy, tylko było ciemno, jak w kopalni. I mogliśmy patrzeć właśnie na rozgwieżdżone niebo, świetna sprawa. Noc spokojna, bardzo przyjemna. W samochodzie mieliśmy 21 stopni, więc było cieplutko. Dzisiaj się obudziliśmy, zjedliśmy śniadanie i właśnie zaraz będziemy oglądać kopalnię uranu. Mamy bilety i... Jestem już gotowy do wyjechania. Idziemy, poznajemy historię tego miejsca. Czas zwiedzania około 45 minut, 30 zł. Historia tego miejsca jest niesamowicie ciekawa. Jak ktoś jest bardzo wysoki, to będzie musiał mieć cały czas pochylony prawie. Troszkę sztucznego światła, wilgotność, proszę, pionierskie rośliny. Tutaj mamy właśnie taką wystawę lamp górniczy, taką małą kolekcję. Taki warstw, takiego przekładańca, turyści mówią, że wygląda tutaj jak kebab albo jak sekacz. Wszędzie tutaj skojarzenia gastronomiczne. To nigdzie indziej nie spotkacie, tylko w takiej właśnie formie się ułożył. Tylko tutaj ten występ jest. Były zabudowane takimi drewnianymi belami, bo te wszystkie konstrukcje tutaj metalowe to są już na potrzeby ruchu. Z lękiem uran. Ale to wygląda. Jeszcze jest tu tyle do odkrycia. 37 km. I kończymy. To byliśmy. Wychodzimy. Wycieczka dobiegła końca. Wyszliśmy już z kopalni. Historia bardzo ciekawa. Cofnęliśmy się aż do średniowiecza, co tutaj było wydobywane i w jaki sposób potem, jak to ewoluowało. Jeżeli będziecie w Kletnie albo będziecie jechać do jaskini Niedźwiedzia, która jest chyba największą atrakcją tutaj w okolicy, to zainteresujcie się tą kopalnią uranu. Warto. Spacer trwa 45 minut. Dużo dowiecie się ciekawych rzeczy. No i możliwość przejścia, zobaczenia się, jak to jest w środku góry, też nie do przecenienia. Więc ja polecam to miejsce. Trzymajcie się, Wojtek z Polska Zwiedza. Hej! Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Już wiemy, dlaczego ta kasa jest na samej górze. Bo ze względu na to, że to jest teren Lasów Państwowych, nie można tutaj nic zbudować. Więc wykorzystywano po prostu, że tam jest wyjście, czy szyb wentylacyjny był, trzeba było go zabezpieczyć, więc po prostu zbudowano tam podłogę i na tej podłodze po prostu dobudowano mały budyneczek, gdzie po prostu powstała kasa. Trzeba wejść na górę, no ale wiemy przynajmniej już teraz dlaczego. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.